Patrz, ja pierdolę, No, no. kurwa. Gangsta, siemano. Siema. Wszyscy mają zabawki? No, jak? Steven, nie wiem, czy ty miałeś okazję zobaczyć, co się działo na Mirror Parku. Słuchajcie, ja widziałem, jak ty spierdalałeś w kółko, kurwa, przez wodę, a meta się nie zamoczyła? Właśnie nie, ja miałem farta. Dobra, to słuchaj. Właśnie mam jeszcze resztki mety, może odłożę. A, dobra, chuj. Słuchajcie, jest, kurwa, nie ma podjechać i będziemy jechali za furą. Wszyscy musimy być, kurwa, w gotowości, bo może się nie zasraka. Dobra, Ralf ma, kurwa, słuchajcie, ja... Tylko żaden nie się... może żaden wykręt, stracę tylko pyto dzisiaj, na które czekałem cały pierdolony dzień, to się... Słuchaj, stary, ja też mam nadzieję, że to nie jest żaden przekręt, kurwa, bo on, stary, on wozi się tak, stary, no masłem ekipę też, ale... Ale my jedziemy na jego miejsce, czy ustalamy, kurwa, w swoje miejsce? Mamy pojechać za nim, stary, za jego furą dojedziemy w miejsce, gdzie mam się z nim spotkać, bo on, stary, ja z nim jestem w przyjacielskich stosunkach i z jego ludźmi. Ja dzisiaj odjebałem, stary, trochę. Dzisiaj, stary, wzięliśmy od niego, kurwa, kluczyk do labo. Do labu on nam pożyczył i stary, mi się wydaje, że on mógł się domyślić, stary, że wiemy, że mamy przepis na metę i chce albo kupić przepis na metę, albo nas, kurwa, zbeszczać, bo Manuel zwyzywa jego człowieka pod laboratorium. Ale nie zwyzywałem, tylko zagroziłem, a poza tym, to, po pierwsze, balasi mieli mieć blacklistę, tak? No to powiedział, że balas. On jest balasem. Nie jest? No, szary, nie pierdol. A on jest czarnoskóry czy biały? Tak, czarnoskóry. Kurwa. Dobra, zapytam go, czy to nie jest przekręt. Ale żeby Diamond nie było ten, ja się pogodziłem z tamtym gościem. Co? A czekaj, 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 ale to ile ty chcesz młodego towaru sprzedać, go Smidel? Czekaj. Słuchaj, Ralf, ja mam nadzieję, że to jest żadna, kurwa, wystawka nie jest. Powiedz, że ja się z nim pogodziłem. Słuchaj, no bo mieliśmy nieprzyjemną sytuację z twoim człowiekiem się przed laboratorium trochę i wiesz. No nie wiem, stary, mówił, że jest z balasów. A, no to chuj z nim, dobra, to tego razie czekamy, siemano. Dobra, czyli, dobra, jasna sprawa. Czekamy na bakę i jedziemy na parking za mechanikiem. Kurwa, ale srak odjebałem. Jesteś cały ujebany w torcie. Dobra, no to dawaj pod ten i kurwa, idą do sklepu najpierw, baka. Dawaj do sklepu najpierw. Więc mi się wydaje, stary, że to jest wszystko legitnie, jak nie, kurwa, to mamy ile spluw? 4 spluwy mamy. Jak ktoś od nich broń, to od razu wyciągać i rozpierdalać. Tak, jak wyciągnął broń, kurwa, to rozpierdalamy ich na miejscu. Nie możemy sobie dać w kaszę dmuchać. Zakodowałem to. Jest rebla, jest rebla. Jedziemy za nimi, chłopaki, jedziemy. No dawaj, ciśnij. Fajne mam auto. A spokojnie, długo będziemy z Ventorno śmigać. Słuchaj, stary, no już mam fajny pomysł na raport na bank. Przygotuję prezentację i wiecie. Kurwa, nawet machy nie mam. Ja miałbym tylko tym razem dodam muzykę do tej reprezentacji. A, my jedziemy w miejsce, które my mieliśmy zakładników do napadu. Dobra, to tak jak powiedziałem, wy, kurwa, wysiadacie, a ja objadę całe miejsce. Jasna sprawa, jasna sprawa. I znajomy jeden ekipy, której sprzedał ten ziomek. Czyli w sumie trzy osoby. Możliwe, że bagosi, ale mi się wydaje, że oni walili w chuj. No, więc, słuchaj, przepis to jest, kurwa, no... Z przepisu możesz zarobić w chuj, plus te jebane przemyty, stare, no to mi się wydaje, że... To nie jest... Znając, wiedząc jakieś przemyty, co też ci mogę powiedzieć, plus... Znając przepis na metę, możesz zarobić w jeden dzień na spokojnie około 50 kapci, no wiesz, bez pierdolenia, 50 koła, kurwa, możesz zarabiać sobie, stary, jak tworząc i posiedzisz samemu, nie? Tak, tworząc sprzedając samemu, czy tam robiąc przemyty, stary, 50 koła dziennie, jak posiedzisz na to szybko idzie, no. No, bo to wiesz, to jest serio, to 5 minut roboty, stary, i meta jest gotowa, kurwa, to jest zaawansowane laboratorium, kurwa. A co byś wolał, przepis czy jakiś towar? W ilościach czekaj, bardzo możliwe hurtowy. Tak tam w sensie, czy tobie gotować towar, czy sprzedać przepis? No. Słuchaj, ja to bym wolał, stary, opierdolić tobie przepis, żebyście mi pomagał utrzymywać się na pod pieczą. Dogadasz się z kolejną ekipą, bo my zgadani jesteśmy, stary, z dwoma dużymi ekipami, pilnujemy tego labo, ale to nie jest wystarczające, bo sam wiesz, jakaś sytuacja. Ja mógłbym, stary, opierdolić sobie za 100 kafli, kurwa, ten przepis i ty byś nam, stary, pomagał utrzymywać to na jak największym porządku. Spoko, stary. Będę ci dawał znać i zobaczymy, no nie wiem, pomyśl sobie nad tym. Słuchaj, no wiesz, maksymalnie mogę ci zejść tak samo do 90 koła, ale to jest... Jeszcze mi powiedz tak, wiesz, ilości hurtowej czy tam niehurtowej sprzedaż tego na przykład, nie? Mety. Słuchaj, w sensie ode mnie sprzedaż do ciebie. Za 100 mety w detalu zarobiłbym 10 koła. Ponad 10 koła. A w procentach mógłbyśmy to mieli. W sensie w tym, za sztukę, sorry. Za sztukę, stary, w detalu chodzi 120. Nas interesuje cena, jak na przykład byśmy brali, nie wiem, pół kilo na raz. No, ile wtedy jesteś w stanie nam od grama zrzucić. Wiadomo, że też byście na tym trochę stracili. Tak, ja wiem, tylko słuchaj. Ja powiem ci tak, w hurcie mogę ci opierdalać jak meta
na Mirror Parku chodzi po 120, czasami po 160 dolców, to ja mógłbym ci opierdolić ją po 100, może 90 baksów od grama. Mówię, co? 90 baksów. Nie, 190. Patrz, 130 maksymalnie, najlepszy rzut, aha, to 130 dolców za gram mety na Mirror Parku. Co on pierdoli? Ja ci mogę zejść do 100 maksymalnie, do 90 dolców. Okej, dobra. Bo to i tak, stary, wiesz, w detalu, za mnie mi się nie opłaca, bo w detalu sobie na tym w chuj się na zarobię, posiedzę godzinkę, dwie, klientów kurwa mam sporo. Na Mirror Parku tam są bogate chudy, wiesz. A dawno nie było takiego towaru i na głodzie są wszyscy. Przepraszam, że się wtrącę, ale kosmity to nie ma sensu. Co kurwa nie ma sensu? Co kurwa nie ma sensu? No dobra, no wiesz, tu chodzi tylko o luźną rozmowę. Co nie ma sensu? Co nie ma sensu? Kurwa, 90 kurwa dolców? Nie no dobra, no 100 minimalnie, no przesadziłem to. Ja pierdolę, przecież oni od ciebie tylko nie kupią za tyle, chyba ty chcesz się więcej. Zamknij mordę, to są moje kurwa ceny. Zamknij go pizdę, kurzo. Dobra, musisz respektować jego cenę. Tak, właśnie. Tak, przepraszam, no krupierkę. Tak jak powiedziałem, właśnie. Tak jak powiedziałem, Rubinie, kurwa, to są ceny do negocjacji. Tak, jasne. Ja tylko swoje oferty daję, ale jestem skory do negocjowania o nie. Ja bym się odzywał 70 maksymalnie. Będzie jak będzie, kurwa, nie histeryzu. Jasne, to. Aj, no to dobra, jest. Dobra, może nie potrzebuję się wjebałem. Oj, kurwa. Biznes sobie wsadził. Aj, kurwa. Mać, susie łysy. Znaczy nie łysy, tylko baka się suń. O co się, Manuel? Łysy, no kurwa, cóż. Kurwa mać. Ty pierdolony gówno! Ty gówno! Ty meta mi! Zepsułeś mi prawie pierdolony dzień na metę! Czy myślisz, kurwa, że mnie debila? Czy mi kurwa debila się i zrobić jak zostaw go! Zostaw go! Słuchaj, ale jak oni mieli to przejść od ciebie w takiej scenie? Czy ty ze mnie debila się zrobić po jebie? Ze mnie panego debila? Kurwa mać! Ze mnie! On też ma! O kurwa! Słuchaj, stary, ja tak jak powiedziałem, negocjacje, stary. Ralf, kurwa, nie zza przepisu. Ja mu wpierdalam kita, wiesz co chodzi? Ja mu pierdolę głupoty, kurwa. No bo, tak, stary... ale kurwa. Mogłeś mu skłamać, że to jest tam się za 150, kurwa, w detalu i wtedy dopiero powiedzieć 90. Kurwa, a ty, powiedziałeś 120, stary, 130 i mu powiedziałeś 90. Kurwa, który nas wszystkich pozabijał i powiesił za jaja. To jest o 50 dolców mniej, to jest furasiana, kurwa. Nie, jak masz dobry spot? A czemu? W takim razie, jak ty masz takie kurwa dobre pomysły nagle, tak się kurwa oświetliło, to czemu ty mu nie powiesz, co? Czemu ja? Bo nie chciałem się wtrącić, bo to jest twoje spotkanie, chuja sobie. To jest nasze spotkanie, jesteśmy mafią i kartelem i gangiem, więc to wszyscy dbamy o swoje interesy. Cześć! A teraz kurwa, jedziemy zajebać tego małolata. Dobra. Tak, właśnie robimy drive-by'a. Czemu tu kurwa krzaków nie ma? Coś kurwa wycięli wszystkie krzaki w okolicy? Co? Powijamy, szybko! Zawika! Zwijamy go, kurwa! Zawijamy! Dawaj, paki, samochód się kręci, szybko, zawika! Dawaj, pakuj go! Zawijajcie. Chyba ten maluch stary, którego tam zostawiliśmy, to jest ten, którego chciałeś złapać. No to przekopiemy tych kurwa i tych na liczbę za tego chujosa. Dobra, słuchaj, macie numer do tego chujosa? Zaraz zapytamy, przeszukamy ich telefony, czy mają też numer do niego. Jeżeli się okaże, że to są kurwa chujosy od niego, to ich przekopiemy. Się podaje, Wolfie Henderson to jest. Co się kurwo ryje się, bana? A ty kurwa jesteś tak głupi. Kurwa, rozpierdolić ci łeb, idioto jebane. Sklej pizdę i nie gadaj, kurwa jebane. Rozpierdolić ci łeb zaraz do końca suko, żebyś się wylewał, kurwa. A ty nie masz co robić, kurwa jebana, ty śmieciu. A chcesz zaraz, kurwo, stanowić jakoś gleby i zjebie. Ten ma numer do niego. Dobra, daj mi kurwa sprawdzić, sprawdzałeś czy nie? Tak, sprawdzaliśmy już dzisiaj. No to kurwa, dzisiaj go walimy na suche i tego drugiego. Tniemy ich kurwa. Wszystkich ich, kurwa wyłapiemy, frajerów. Potniemy ich kurwa i się dopiero nauczą. I poza tym kurwa mają zakaz chujosy jebano i dają becel. Pominiem ci się chcą gadać, bo ty zamknij pizdę, ty zamknij pizdę. Tamtym się, chodź na chwilę na bok. Bo ty pojebałeś osoby, kurwa. Pojebałeś osoby, gość, który się rozjebał pod Fantastic Place, to prawda, jest od nas, stary. Ale dzisiaj własnoręcznie go zabiłem, kurwa, z balasami.
Więc stary, był to nazywał się Centaurus, stary, i pomyliłeś, kurwa, osoby. Słuchaj, powiedz mi, jak to jest, że się, kurwa, na waszych oczach, kurwa, rozjebał się chłop, kurwa, i że się dalej z nim bujali. Ale nie, jakich naszych oczach, jak ja o tym nie wiedziałem, kurwa, człowieku, jego nie było dzisiaj. Staliście ekipą, stała z wami jakaś laska, kurwa, pod Fantastic Place, było was pięciu albo sześć. Nie stała z nami żadna laska pod Fantastic Place i to nie byliśmy my. Czyli jak się nazywał? Centaurus. Ale Dominik? W chuja wali, stała nie, laska, Dominik, pamiętam jak Centaurus. Dzisiaj, kurwa, stała laska i było ale was, kurwa, wysłałem paru. Ci zdjęcie, kurwa, wysłałem ci zdjęcie nawet. Ale kurwa, skąd mam zdjęcie wiedzieć, czy to nie jest stary jakiś, kurwa, fejer? Jakie, kurwa, zdjęcie? Kiedy ty już mi wysłał jakieś zdjęcie, kurwa? Ale nie, on mi wysłał stare fotę, że, kurwa, zabili szura. Ale ty nie umiesz pogadać nawet. Słuchaj mnie, nie przerywaj, jak ja mówię, koleżko, to po pierwsze. A po drugie, łysy, on mi wysłał fotę gościa, który leży na ziemi skopany i mi napisał, że to jest ten gość, który się rozjebał. Nie skopany, tylko postrzelony. Postrzelony, słuchaj, serio, ja też mogę rozpierdolić jakiegoś gościa, wysłać ci fotę i napisać, że to jest, ale kurwa, ty myślisz, największy nasz metu. Ale ty myślisz, że jestem jak ty i będę rozpierdalał losowych ludzi, kurwa? Ale ja nie rozpierdalam losowych ludzi, tylko rozpierdalam tych, którzy się ludzi, na moich przyjaciół z ziemię. Ale ty nie umiesz przyjechać i pogadać, kurwa, tylko ty... Tylko ty przyjeżdżasz ze swoimi przytupasami i zaczynasz strzelać, kurwa. Słuchaj, żyjesz na getcie, później jak rozpierdala się do psiarni. Ale ja mam ja też, inne kurwo, piwy do załatwiania, nie rozumiesz jeszcze tego? Jeszcze raz mi przerwiesz, a zaraz nie będziesz tak gadał. Czaisz? Serwis z palca. Drugi raz robisz to samo, pojebałeś osoby. Ty no wiesz, ja nie kumam, kurwa, to jest jakiś pojeb. Ej, wy go patrzyliście? Co jest, kurwa? Ja pierdolę. Co ty robisz jeszcze? O, potknąłem się o niego! Nie, tylko nie moje nogi! O kurwa! Pamiętasz, jak mi nie dałeś wstać kiedyś? Ja też ci teraz nie dam wstać! Chujozo jedna! Będę się, kurwa, tarzał po tym błocie teraz! Ja też! Puszczaj mnie, kurwa, puszczaj! Dawaj go, baka, dawaj go! Gramy w piłkę! Wow! Bramka! Wow, co ty robisz? Dobra, spierdalamy stąd, kurwa. Yes, go! Spierdalamy stąd, możemy go co najwyżej, kurwa, pociąć i wypierdalamy stąd kit. Pakujcie się do fury. Wow. Jak dla mnie fajnie to wyszło. O kurwa, łysy. O kurwa, ja pierdolę. Ja pierdolam. Rozjebałeś mózg. Mózg mu wypływa! Mózg mu wypływa! Ja pierdolę! Słuchaj, zadzwonił do mnie sekundę temu maluszek i zapytał, czy mam 200 metry na opierdolenie teraz. Dobra. 1500, kurwa, dostałem w zdrabce. Słuchaj, stary, ale tak jak mówię, zadzwonił do mnie gościu i chce kupić 150 metry i się zgodził, stary, na 80 dolców sztuki. I teraz sprawa jest taka. Jestem pewien, że chcę mnie ujebać, bo nikt normalny, stary, by tak nie powiedział, że chce... Staro się zgodził na wszystko, teraz wiesz, co chodzi. Ja muszę coś zjeść, kurwa, jestem strasznie głupi. Masz, trzymaj. Chciałbym, stary, mi się wydaje, że opierdolić, kurwa, więc możemy zrobić takie, że tak to powiem, kontratak i my go opierdolić. Mamy, stary, 4 spluwy, kurwa, możemy się z nim spotkać. Jak coś, kurwa, stary, zrobi odjebie, no to odpierdolamy frajera. Co ty na to? No jest to ryzykowne, czy na pewno chcemy ryzykować? Co jest, stary, to jest jakiś maluch, kurwa, mi się wydaje. A co jeszcze, jakaś ekipa wiedzie? Mam pomysł, możemy zrobić tak, Jamie tam podjedzie, znaczy, kurwa, Emanuel. Jako moja wtyka niby, która ma ten towar, my będziemy rozstawieni na dachach, bo on do mnie podjedzie i wiesz. Tylko kurwa capniemy z dachu po prostu. No dobra. Tylko muszę, dać mi chwilę, bo telefon mi się rozjebał. Dobra. Idę pokonić resztkę tutaj. No właśnie też 20 lat polecić. Pierdolny kartel. Bo my jesteśmy kartelem. Kurwa, a ty baka nie miałeś spać. To jest baka drugą furę. Miałem, ale przyszedł ten i mi mówi, że... Dobra, nie pierdol baka, jedziesz z nami, masz spluwę, kurwa. Dobra, teraz się panowie rozstawiajcie. Mogę ci przywinąć zaraz jedną ten. Ja wiem, co tu jest. A, dobra. Dobra, Emanuel, ty będziesz stał i czekał na niego, a my będziemy rozstawieni na dachach i zobaczymy, jeżeli będzie chciał cię, stary, wiesz, to ten... Weźmy na furę, bo usuń stąd, kurwa. Jak podniesiesz ręce, to od razu napierdalamy. Nie. Nawijaj. On będzie miał przy sobie 12 klocków. Dobra, a to go opierdalamy, czy nie? My go opierdalamy. Dobra. Miałbyś grzecznych mielasz, ale natury nie oszukasz? Ale no przecież ich nie opierdalamy. On właśnie chciał go opierdolić, ale... Gdzie on idzie, pan? Znalazł chłopa. Ty kopię go. To jest? Ser, kasy mi nie dali, ja teraz pojechałem po towar, jadę z towarem. A, dobra. Kurwa, poczekaj chwilę. Ty chłopie, podaj mi chłopie, o kurwa.
Nie przyjeżdżaj, nie przyjeżdżaj, nie przyjeżdżaj. Nie przyjeżdżaj, chłopaki uciekają. Nie przyjeżdżaj. Nie przyjeżdżaj, przyjechało kurwa trzech chłopów. Jeszcze raz, przyjeżdżaj to kurwa bez towaru. Kurwa, jadę, jadę, bez towaru? To balasi. Bez towaru przyjeżdżaj. Dobra, dobra, dobra. Jadą! Od nas? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Rozjebaliśmy ich! Czekaj! Kosmital! Dawaj, dojeżdżamy ich! Wjeżdżaj tam! Rozjebaliśmy, ja rozjebałem jednego, on z góry rozjebał ziemię, dwóch braci z baka. Dawaj, wjeżdżamy tam. Go. O, podnieś mnie, Kosmin. Podnieś mnie, Ken. Daj tu, kurwę. Mało jadą, kurwa. Nie. Ja pierdolę, nie wierzę. Klamę wziął ode mnie Kosmita? Zabrał mi klamę? Dobra, git. A na me odegrał. Biega tam. Niech furą podjedzie. Kurwa, no wrzuć komenda, Boże! Ja pierdolę! Ja mam sobie 100 geta to... 100 geta mety mam sobie stary! O kurwa, baka chyba uciekł, Jamie. Wszyscy uciekli, dobra. Tylko tam jest ten kurwa. No jest powoli! Ja pierdolę, stary, ale kit te policji wjebałem, ja pierdolę, czekaj, dzwonię do Jamala. Nie wiem, czy pauza na mnie nie jadą, kurwa. Co tam, Jamal, są, Jamal? Kurwa, sorry, stary, ale ja nie wiedziałem, że to ty, ja napierdałem do wszystkich, wiesz, co chodzi? A jak, kurwa, ten, kurwa, jak on ma, baka? Zadzwoń do baki, bo tam psy odjechały, ja zwinąłem klamę, kurwa, diamonda i ten, żeby było bezpieczniej. No, siemano. Ja pierdolę, stary, widziałeś, co ja odjebałem, jak podbiegłem, żeby tą klamę zwinąć? Co? Bo, stary, nie chciałem... Za wszelką cenę chciałem stary zabezpieczyć twój pistolet, kurwa, żeby cię nie ojebali z tego. Kurwa, sorry, stary, rozjebałem cię. Wybiegłeś, to ty mi stary... Tak? Kurwa! Stary, no wyjebałem cię, kurwa... Co mam? Dobra, ja sobie go zadzwonię. Kurwa, stary, no rozpierdoliłem cię, ale sorry, to nie było specjalnie. Dobra, luz, dobrze było, rozjebali się balasów. Pierdolni balasi, byłem przejebany teraz u nas. Stary, policja ich zawinie, kurwa, oni mają granaty przy sobie. Ja pierdolę. Stary, żeby ich ojebać z kasy, kurwa, wiedziałem. Oj, no dobra, miałeś rację, ale zobacz, wjechaliby później, nie wiadomo jakby się to potoczyło. Dobrze, nie stary, jesteśmy... Dobra, na szpitalu, kurwa, bo się wykrywamy. To tam będzie psiarnia tam stary będzie. Może do weterynarza. A, mam, wiesz, gdzie jest weterynarz? No wiem. A masz siarą sobie? No właśnie, kurwa, problem jest, że nie. Chuj, zajdziemy, stary, jak będzie psiarnia, to ja mam problem, stary, spływa, więc się nic nie zrobił. Kurwa, masz ubezpieczenie? O, kurwa, nie mam chyba. Dobra, jadę obszalić, kurwa, zostawić temat i tak dalej, jadę po bakę. Kurwa, poplątana akcja taka wyszła, że to hit jak skurwysyn. Halo? Gdzie ty jesteś ogólnie? Fantastic, stary. Jadę tam po ciebie. A co, jest akcja dalej? No nie, ale generalnie trzeba podjechać po Emanuela i potem do moją bakę. Dobra, no to wpierdolamy się tam z powrotem, no. Ja dopiero ze szpitala wyszedłem, więc ja nie za bardzo, kurwa. Ja mogę tylko podjechać pod Emanuela. Muszę trochę poczekać. Problemy, ja tam mogę wjechać w nich, kurwa. Dobra, jadę na ciebie. Pomarańczowy van przed szpitalem, szybko. Pomarańczowy van przed szpitalem? Dobra. Tak. Podobno jakiś pomarańczowy van przed szpitalem, nie wiem, o co chodzi. Kurwa, stary, nie wiem, ja biegałem po tym dachu, kurwa, szukałem wszystkich...
Nagle komista biega po drodze, kurwa, wołam go, on wyjebany biegnie przed siebie. Zgarnia cię, zapomniał o mnie, kurwa, stary. Tam dostał, kurwa, kulę w plecy ode mnie, jak do was napierdali, to ja im wjechałem na plecy. Ja nie mam kopyta, kurwa. Komista ma moje kopyto? Halo? Ogarnę sobie zaraz furę, no spokojnie. Dobra, dobra. Jedziemy po bakę, szybko. Dobra, daj mi kopyto moje. Już. Odłóż sobie na chatę i jedziemy z Jamale po tego. Dobra, ja dopiero co wyszedłem z szpitala, więc kurwa. No, ja nie chcę robić, bo jedziemy się znowu spierdalać. Niech oni jadą. Ja dopiero ze szpitala wyszedłem.